Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie, co tutaj się prezentuje. Mój stary komputer. To była skrzyneczka, nie to co w dawnych czasach, te komputery zasilane na chomiki. W tym wypadku mamy procesor AMD Athlon X4 750K, quad core procesor 3,40 GHz. Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1050, 12 GB RAMu. Dalej nie pamiętam, co było, bo niestety ten komputer został, no cóż, jakby to powiedzieć, zniszczony. Nie no, został oddany w zastaw. Teraz mam zupełnie coś nowego. Coś, co po prostu niszczy mózg. No ale o tym przekonacie się za chwilę. No widzicie, jakie tutaj mam piękne stoisko, dwa monitory. Nawet hełm się gdzieś tutaj znajduje. O. Ale teraz przejdźmy do nowego kompa. Ogólnie, moi drodzy, trochę żal i zgrzytanie zębów, jak widzicie, nic nie działa. Mogę klikać i dupę to daje, tutaj się nic nie dzieje. Próbuję włączyć, też nie. O kurde, no to jest włączone i wyłączone, nie mam pojęcia, co się stało, co zrobiłem nie tak, papier fabka. Wszystko jest podłączone tak, jak powinno być. No możecie nawet sprawdzić. No wszystko jest podłączane. Wszystko wygląda, o, nawet zrobię ostrość. Wszystko jest podłączane. Monitory, nawet kabel od internetu nie został urwany. Kurde, no, nie wiem, kurwa. Komputer za 7000 i chuj. A oto moje nowe bydle. I nie chodzi mi wcale o to bydle, które mam w spodniach. Zasilacz PC Be Quiet 600W BN278. Procesor AMD Ryzen 7 1800X AM4, płyta główna Asus Prime X370A, socket AM4 ATX, chłodzenie procesora Silentium PC Fortis 3, pamięć Corsair DMM DDR4 16 GB, dysk SSD Kingston A1000, dysk twardy Toshiba DT01 ACA XX 2 TB, karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1070 8 GB.